Cześć, witam Was na kanale Terasfera. Ja nazywam się Paweł i razem z Moniką od lipca zeszłego roku budujemy naszego kampera. Przerabiamy Mercedesa Sprintera na campervana. Wszystkie odcinki z budowy naszego vana możecie znaleźć w zakładce Budowa Kampera na naszym kanale oczywiście. W dzisiejszym odcinku podłączymy panel sterowania do trumy, czyli wszystkie te włączniki do włączania gazu i do włączania grzałki na prąd. Zajmiemy się budową szuflad, przetestujemy naszą lodówkę, ile ciągnie prądu i do jakiej temperatury można ją schłodzić, także wszystko w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, wielkie dzięki za subskrypcję, powoli zbliżamy się do 1000, normalnie jesteśmy w szoku z Moniką, dzięki wielkie. No nie spodziewaliśmy się, że będziecie nas oglądać i że tyle osób nas polubi i tyle osób będzie nas śledziło. Także naprawdę wielkie dzięki jeszcze raz. Tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, niedługo zrobimy jakiegoś live'a i razem będziemy mogli uczcić to wydarzenie, jakim jest właśnie 1000 subskrypcji i w sumie już koniec budowy naszego vana, zbliża się wielkimi krokami, także już się nie mogę doczekać. Jeszcze raz wielkie dzięki. A jeszcze bym zapomniał, słuchajcie, zapraszam Was na Facebooka pod nazwą Terasfera, zapraszam Was na Instagrama, jak również Monika prowadzi bloga na stronie internetowej www.terasfera.pl. Znajdziecie tam naprawdę sporo fajnych informacji z budowy vana, jak również różne fajne artykuły, które Monika pisze z różnej dziedziny i przemyślenia, takie fajne rzeczy. Zapraszam Was i zabieram się do pracy. Tam jest nasza truma. Tutaj podłączyłem dojście 220 V z przetwornicy. Ten przewód idzie tam, podejrzewam, do grzałki. Tutaj mam ten kabelek, co Wam wcześniej pokazywałem. To jest na 12 V. Tutaj w tej... Tutaj jest ten pokrowiec taki. No i tutaj mam 12 V podłączone tutaj do tej kosteczki. A tutaj mam już wpiętą wtyczkę, tutaj oryginalny przewód, a on będzie szedł do... Ta wtyczka, ona będzie podłączona tutaj do sterownika, którym będziemy sterowali ogrzewanie z gazu. A tutaj mam tą drugą wtyczkę, która będzie szła do sterownika, którym będziemy sterowali ogrzewanie z 220 V. No i to tak to wygląda. Teraz te sterowniki chcę tutaj umieścić. Zrobiłem taką płytkę, Monika wczoraj pomalowała. Tutaj ją przykręcę i tutaj one będą w poziomie, znaczy w pionie, jeden pod drugim włączniki. No i tutaj powoli będę się zabierał do szuflad. Tutaj i tutaj będą szuflady. Także jest jeszcze trochę pracy, ale już taka praca wykończeniowa sprawia mi już dużo przyjemności. Ale powiem szczerze, że nie jest też łatwa, bo już jest wszędzie ciasno i trzeba już wykazać się precyzją w docinaniu, czego mi czasami brakuje, ale już dochodzę do formy. Dobra, idę przykręcać tu ten panel na nasze sterowniki do trumy. Także tak to jest tutaj podłączone teraz. Tam sobie puściłem w górze przewody. Tutaj od tego kontrolera. I to jest sterowanie prądem, czyli grzałki 220 i gazu. On sobie tutaj idzie. Tu jest do gazu wchodzi. Tam jest taka wtyczka, którą pokazywałem. A tu jest sterowanie 12 V. I tam sobie poukładam te przewody. Ale tutaj jeszcze sobie tak ścisnąłem tasiemką, bo te przewody się tu ładnie trzymały, wtyczka już jest zrobiona. No i tak sobie myślę, że chyba zaraz popłynie ciepła woda. Robimy te strumy. Także zaraz się okaże, jak to wszystko działa, ile zużyjemy energii, ile czasu nam potrzeba na zagrzanie do 70 stopni. Zrobimy cykl mieszany, czyli użyjemy
220 V i użyjemy również gazu do podgrzania wody. Zobaczymy, ile nam to zajmie. Woda jest bardzo zimna, bo przed chwilą nas napuściłem do zbiornika, także jest naprawdę zimna. Ale z drugiej strony może troszeczkę mniej zużyć energii, bo jest bardzo słonecznie, jak widzicie, słońce bardzo mocno świeci. No i panele działają na 100%, także troszeczkę energii będzie odzyskiwane przy działaniu pompy i przy działaniu trumy. No dobra, no to włączamy pompę. Działa. Włączymy trumę. Poczekamy, aż woda z kranów poleci. Krany są oczywiście odkręcone. Woda już zaczyna lecieć ciągłym strumieniem, także system już się napełnił. Włączamy. Grzejemy 70 stopni. I chcę zobaczyć, ile on będzie brał gazu. Bardziej mi na tym zależy. W ogóle to muszę zobaczyć, czy ja odkręciłem gaz. Robi mi coś takiego, że jak włączam, to takie robi bu-bu-bu i nic się nie dzieje. Muszę to rozkminić. Więc słuchajcie, nic się nie dzieje. Poszłem z tamtej strony, widać płomień i słychać jakieś dźwięki. Także grzeje wodę. Tutaj nie ma żadnego światełka. Jakby było tutaj czerwone wcześniej, to znaczy jak za pierwszym razem odpalałem, to znaczy, że był gaz zakręcony. Także zgodnie z instrukcją pół godziny i powinno być 70 stopni. Jest to słychać na razie. Ale jest tam czerwone światło i czuć, że leci ciepłe powietrze. Także mam nadzieję, że zaraz będzie gorąca woda. Na razie wszystko działa. Żeby teraz przyspieszyć jeszcze, włączymy 220. Napięcie spadło do 13,2. Więc ustawiłem tam te włączniki na 70 stopni na gaz, czyli to jest maksymalna temperatura, i ustawiłem na ten pierwszy poziom grzałki elektrycznej, czyli 850 W, drugi poziom jest 1300 W. Słyszę, że już się przetwornica załączyła, także czekamy, zobaczymy, co się będzie działo dalej. Napięcie 12,9 V, widać, że grzałka trochę ciągnie. Jestem teraz w naszej elektrowni, jak słyszycie, przetwornica już działa. No i ten pomiar chyba nie będzie zbyt poprawny, jeżeli chodzi o zużycie prądu, ponieważ mamy dzisiaj takie słońce, że widzę, że już panele zaczęły ładować baterie i napięcie na baterii stanęło na 12,9 V. Tak, jest cały czas doładowywany. Napięcie około 80 V. 74, 80, czasami ponad 80 i na wyjściu daje nam 20 amper ponad, także 21 teraz, także jest ładowanie dosyć fajne. No ale co, przynajmniej zobaczymy, ile czasu nam zajmie. Także słuchajcie, po 20 minutach, w sumie po 19, mamy 70 stopni. Zobaczmy, jak ta woda, czy leci gorąca. Kurna wrzątek. Naprawdę. Super. Jestem bardzo zadowolony, słuchajcie, bo po 20 minutach pod obciążeniem 850 W, no fakt, że słońce świeciło, ale raptem 0,3 V spadło po 25 minutach, no niecałych, także super. Mam dla Moniki niespodziankę, bo ona nie wiedziała, że ja dzisiaj będę testował tą trumę. Właśnie wróciła z pracy i zaraz przyjdzie i się przekona, że mamy ciepłą wodę. Dobra, zaraz idzie. Siemka. Cześć. Co tu masz ciekawego? Ale się odkręci w kranie wodę. Gorąco. Niespodzianka.
Wow! No i jak wrażenia? No super, cieszę się. Jeszcze trzeba wykończyć łazienkę i będziemy się już mogli kąpać. No, fajnie, nie? No. Najbardziej nas cieszy fakt, że o 12.35 skończyłem podgrzewać wodę, a jest godzina 15.40, tak? Mhm. 15.40 i jest cały czas gorąca, także trzyma jak termos woda, nie? Mhm. Super. Superancko. Fajnie, że tak szybko nie stygnie. No. Pewnie wystarczy ją podgrzać tak raz dziennie. Tak. Ewentualnie i będzie okej. Okay. Zobaczymy. Już niedługo będziemy testować w podróży. Dokładnie. Dobra, idziemy robić następne rzeczy. Teraz szybki test naszej lodówki. Jak wiecie, mamy lodówkę firmy Vitrifrigo. Jest to włoska firma. 75 litrów. Włożyłem termometr, na dworzu mamy około, podejrzewam, 12-13 stopni. Wskaźnik tam na ścianie wskazuje 13,2 V. Także włączam lodóweczkę i zobaczymy po 2 godzinach, jaka będzie temperatura w środku i ile nam spadnie napięcie na baterii. Otwieramy ją tu. Tam dalej w środku jest włącznik. O. Przykręcamy go na maksimum. Tu jest zamrażarnik. O. Zamykamy i zobaczymy, co się będzie działo. A tutaj mamy kompresor do lodówki. On sobie tutaj jest już przykręcony. Znaczy jeszcze nie, ale będzie. Tutaj mu zrobię na siedzisku taką malutką kratkę. I zaczęliśmy test. Przyjdziemy za 2 godziny, zobaczymy, jaka będzie temperatura. No i przyszedł czas na szuflady. Nie. Takie wiecie, z IKEA i szuflady to ja lubię skręcać, jak już mam wzór i wszystko elegancko pasuje, a tutaj muszę sam wymierzyć i nie ukrywam, że się trochę boję tej roboty, ale mam tylko 2 szuflady do zrobienia, także jak jedna nie wyjdzie, to zrobię drugą, najwyżej zrobię 3. Jedna będzie w zapasie, trochę mniej pasująca, ale na czarną godzinę zawsze się przyda. Użyję do tego chyba sklejki utwardzanej 9 mm albo 12 mm, jeszcze nie wiem. Na spód może dam 12 mm, a po bokach dam 9 mm. I front dam chyba 12 mm, mi się wydaje. Ale jeszcze sobie tutaj to wszystko wymierzę i zobaczymy, jak to wyjdzie. Zabieramy się do pracy. Ja sobie pozaznaczałem już wymiar, jeszcze tylko 2 razy sprawdzę. Przymierzyłeś już tą szufladę? No włożyłem ją. Sprawdź. O, jak fajnie pasuje. No super. Jak jeszcze zrobimy front. Wow! Surprise! Ale super to zrobiłeś. No świetnie. Ślicznie to wygląda. A ty fajnie się otwiera? No. Wszystko się mieści na styk. A lodówka? O! 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 Zimne piwko! Termometr? Ile tam pokazuje? Sprawdzasz, czy się schłodzi? Ojej, jest poniżej zera. To już zamrażanie. Ale ile dokładnie? No, wygląda -2. No teraz jak wyjęłam, to tak jakby idzie do góry. No to nieźle. No, nieźle. To trzeba tam ten termostat ustawić, bo ja ustawiłem na maksa, żeby chłodziło.
Żeby sprawdzić, tak? Tak. No ale super, zimniutko. No, woltaż 13,2, słuchajcie, po 2 godzinach działania lodówki, wychłodzona do poniżej zera i napięcie na baterii się prawie w ogóle nie zmieniło. Znaczy w ogóle się nie zmieniło. No to super. Także jest ekstra. No, no fajnie, tu jeszcze zrobimy front, super. Bardzo duża szuflada wyszła. Duża, no. I tu jeszcze jedna będzie pod tu będzie jeszcze jedna, na dole. No. Także jest spoksik. Podobać się? Bardzo. Już trzeba wykończyć łazienkę. To też już będziemy wkrótce robić, ale... Tak, bo akurat się ciepło robi. Tak, tak, już chcemy z tym poczekać, bo tam będzie trochę klejenia. Więc lepiej poczekać z tym, aż będzie trochę wyższa temperatura. No, zrobimy o tym filmik, bo mamy cały zestaw specjalny do łazienki, nie? Tak, no dokładnie. Także wam pokażemy, jak to wszystko wygląda. Jak to wszystko będziemy robić. Mam nadzieję, że to nam fajnie wyjdzie. Już mamy plan. Tak. Dobra, to działamy, nie? To działamy. A jeżeli chodzi o szuflady, to będziemy mieli 2 szuflady. Jedna będzie tutaj, nad lodówką, a druga będzie pod piekarnikiem, taka duża na garnki. Dosyć głęboka, fajna. Nie montuję tych szuflad na żadnych prowadnicach. Cofam się parę epok do tyłu i montuję nasze szuflady na drewnianych prowadnicach. Pomysł zaczerpnąłem z naszego kredensu. Mamy taki stary kredens i tam te szuflady dosyć gładko chodzą na drewnianych prowadnicach. A nawet nie chcę, żeby aż tak gładko chodziły, bo nie chcę, żeby one aż tak się otwierały podczas jazdy. I tak je zabezpieczymy, ale one trochę ciężej chodziły, to będą mniej podatne na takie ruchy właśnie podczas jazdy. Zaraz wam pokażę, jak to zrobię. Generalnie jest to bardzo proste. Na dole pójdzie jedna drewniana listewka, po której będzie się ślizgać szuflada, a na górze, tutaj nad tą częścią górną szuflady, będzie szła druga listewka, która po prostu przy wysunięciu szuflady będzie zapobiegała, żeby ta szuflada się po prostu opuściła na dół i no i nam wypadła, no bo ta wysokość tej szuflady tutaj jest troszeczkę mniejsza niż tutaj ta wysokość, także muszę tu dać listewkę i tak to będzie nam zapobiegać wypadaniu. Także tutaj będziemy mieli miejsce na jakieś tam łyżki, może jakieś tam przyprawy. W sumie to nie wiem na co. Zostawiam to już Monice. Monika tutaj wszystko ładnie poukłada, zaplanuje. Oczywiście jej pomogę, tak jak zawsze, bo wspieramy się razem. Ona mi pomaga. Ej, to robię sobie te prowadniczki drewniane. No i zrobione. 2 prowadniczki po prawej, po lewej przykręcone na klej i na wkręty. Także szuflada chodzi. Teraz została jeszcze jedna do zrobienia.